Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę Państwa, jaki dzisiaj jest piękny dzień. Jest dzisiaj dzień tak piękny, że powiem dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Proszę Państwa, lato, piękny, idealny dzień. Doskonała temperatura. Taka dzisiaj temperatura u nas tutaj to gdzieś tak 23-24 stopnie. Ponieważ, proszę Państwa, dla mnie lato to jest tak naprawdę temperatura 25 stopni. To jest dla mnie idealna temperatura letnia. Powyżej 25 stopni dla mnie osobiście zaczyna się tak zwany upał. A ja po prostu, powiem Państwu szczerze, jestem człowiekiem, który nie lubi skrajności. Ja nie lubię, jak jest za zimno albo za gorąco. Z tego, co wiem, to Stanisław bardzo lubi upał, tak? On lubi, jak jest bardzo gorąco i moja żona też podobno lubi upał, jak jakaś jaszczurka i wygrzewać się lubi, a ja powyżej 25 to już jest dla mnie trochę za gorąco, a jak już jest 35, to ja już po prostu, proszę Państwa, nie mogę żyć. Muszę Państwu powiedzieć, że ja na przykład uwielbiam jeździć na wakacje do Włoch, do Grecji, po prostu basen Morza Śródziemnego. Najpiękniejsze i najweselsze morze na świecie, czyli Morze Śródziemne. I po raz pierwszy pojechaliśmy z dziećmi nad Morze Śródziemne, kiedyś do Chorwacji, proszę Państwa, i to był sierpień. I mimo, że było wspaniałe morze i wszystko, to ja było tak gorąco, że ja, proszę Państwa, byłem bliski autentycznie śmierci. I gdyby nie to, że działała klimatyzacja w naszym tym pokoju, który mieliśmy wynajęty, zresztą to było bardzo ładne miejsce, taka miejscowość Nowigrad na Istrii w Chorwacji. I proszę Państwa, działała klimatyzacja i to mnie uratowało. Przepraszam Państwa, na chwilę muszę użyć starożytnego przedmiotu, na chwilę. O, bo coś mnie kręci w nosie. Już przestało. No i proszę Państwa, uratowała mnie klimatyzacja. Ale od tego czasu już nad Morze Śródziemne jeździmy z żoną tylko we wrześniu. Do Grecji jeździmy we wrześniu, bo tam wtedy we wrześniu temperatura spada i można żyć w tym pięknym miejscu, jakim jest basen Morza Śródziemnego. Proszę Państwa, ale ja nie jesteśmy teraz w basenie Morza Śródziemnego, tylko w Wielkopolsce. Jak był dzisiaj taki piękny dzień, to po prostu, proszę Państwa, wybraliśmy się z żoną przed obiadem na spacer. My tutaj mamy niedaleko takie, zaczyna się taka Puszcza Zielonka, to się nazywa. I są takie ładne miejscowości, Kicin, Wierzenica. I my tam sobie spacerujemy takimi polnymi alejami, które wysadził niejaki hrabia Cieszkowski pod koniec XIX wieku. I urosły tam piękne drzewa przy tych alejach. Jesiony, takie lipy, coś pięknego. I uwielbiamy tamtędy spacerować i zbieramy kwiaty. I dzisiaj żeśmy zebrali takie dwa bukiety kwiatów. Proszę zobaczyć, to jest jeden bukiet, a to jest drugi. Nie wiem, czy je dobrze widać, ale proszę Państwa, bardzo piękne te bukiety kwiatów polnych. Ja uważam w ogóle, że kwiaty polne są w ogóle najpiękniejsze ze wszystkich kwiatów. Znaczy, może nie same kwiaty, ale bukiety. Bukiety. No właśnie tutaj, o, dziurawiec ten żółty, rumianki, prawda, chabry, dwa odmiany chabrów z tego, co wiem, ten fioletowy i tutaj ten błękitny piękny. Proszę Państwa, ja chyba kiedyś Państwu mówiłem, że wiele kwiatów w Polsce jest jadalnych. I kiedyś natknąłem się na taką jakąś planszę w ogóle w internecie, która pokazywała, ile kwiatów można jeść. Po prostu zerwać sobie o taki płatek rumianku i po prostu można go zjeść.
Ja teraz nie wiem, czy akurat rumianek jest jadalny, ale na pewno jako herbatka się nadaje. Nawet raptem 2 dni temu piłem cały dzień taką herbatkę na dolegliwości gastryczne. Bardzo lubię w ogóle zapach rumianku i tą herbatkę też. Proszę Państwa, no i te jadalne kwiaty, prawda? Mówiłem już o tym w jakimś koncercie domowym, bo to mnie po prostu zachwyciło, że to piękno także nadaje się do jedzenia. Że nie tylko, że tak o patrzysz i tak sobie może powiedzieć, no tylko patrzeć, ale można też zjeść. I proszę Państwa, jedna moja znajoma, przemiła osoba, pani Monika z Łodzi, robi, proszę Państwa, torty, które są tortami z kwiatów jadalnych. Ja widziałem w internecie zdjęcia tych tortów i to są jak jakieś dzieła sztuki. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Nigdy w życiu tu Pani Moniko, bardzo pozdrawiam Panią, chciałbym kiedyś taki tort spróbować, ale ja nie wiem, czy to w ogóle można jeść, bo to jest takie piękne, to co Pani robi, te torty, a na tortach są te kwiaty jadalne. No, powiem szczerze, nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem i nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem. Po prostu, jak na to patrzę, to równocześnie to jest rozkosz dla oka i ślina mi leci. Proszę Państwa, tortury, jak to mówił Tytus Dezo, tortury tortem są najgorsze. To mówię do Pani Moniko. No i proszę Państwa, dzisiaj żeśmy zerwali te kwiaty i te bukiety dzisiaj stoją w naszym domu. Bo ja uwielbiam spacerować i tak chodzić, zrywać. Proszę Państwa, jak napisał wielki poeta Dante, Włoch, on to napisał w Boskiej Komedii. On napisał, że 3 rzeczy zostały z raju. Napisał gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. No i proszę Państwa, te kwiaty to zostały z raju, przynajmniej tak mówi poeta Dante. No ale na przykład gwiazdy. I tak jak jak dzisiaj sobie to przypomniałem, to powiedzenie Dantego, to tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście, przecież Adam i Ewa, jak byli w raju i spojrzeli w niebo i patrzyli na gwiazdy, to oni widzieli w zasadzie te same gwiazdy, co i my. Przecież firmament aż tak od tego czasu się nie przesunął, bo można powiedzieć, że nasi pierwsi rodzice to całkiem niedawno w tym raju chyba byli jakoś tak. I chyba musieli widzieć dokładnie te same gwiazdy, co i my. Proszę Państwa, z tego co ja wiem, to raj też gdzieś tam był w miejscu trochę na południe od Polski. Tam gdzieś właśnie, to może nawet trochę na południe od Morza Śródziemnego. Ale gdzieś tam, w każdym bądź razie. I oni widzieli te gwiazdozbiory trochę inne niż u nas tutaj na północy. Ja, proszę Państwa, jak byłem w Grecji z żoną moją na wakacjach, to bardzo często budziłem się w nocy i w nocy, jeszcze jak była ciemna noc, wychodziłem na balkon spojrzeć w gwiazdy. I proszę Państwa, to był niesamowity widok. W ogóle mieliśmy bardzo piękny widok z balkonu, z tego hotelu, bo widzieliśmy morze i góry nad morzem. Te góry Taiget w Grecji, na Peloponezie. I proszę Państwa, nad tymi górami widziałem olbrzymi gwiazdozbiór Oriona i te gwiazdy wydawały mi się, że są o wiele większe niż u nas. U nas gwiazdozbiór Oriona pojawia się zimą, ale tam już jest we wrześniu, na południu. Już we wrześniu można widzieć tego wspaniałego Oriona na niebie. I pamiętam też gwiazda Syriusz, która jest tak od Oriona, tak trochę w lewo na dół. Na dole w lewo jest ta gwiazda Syriusz, taka wielka. No i proszę Państwa, jaki to był piękny widok. I zaraz później wschodziło słońce, taka czerwona po prostu łuna zza tych gór Taiget. To było coś niesamowitego, muszę powiedzieć. No i no właśnie, i te gwiazdy zostały takie same. Rzeczywiście, Dante ma rację. Ten sam widok, co i my teraz, jak patrzymy w niebo,
to ten sam, to samo widział Adam i Ewa. Dokładnie to samo. No i proszę Państwa, co jeszcze zostało z raju? Oczy dziecka. No właśnie, o, oczy dziecka. Czy Państwo kiedyś patrzyli w oczy dziecka? Albo w oczy ukochanej osoby? Ja słyszałem, że wie Państwo, co jest dobre na nerwy? Jak człowiek, albo jak jest człowiek smutny, albo w depresji, albo jest jakiś znerwicowany, albo się czegoś boi, to proszę Państwa, jednym z bardzo dobrych sposobów to jest spojrzeć w oczy ukochanej osoby. Albo w oczy dziecka. I tam można zobaczyć w oczach ukochanej osoby. Ja na przykład moją ukochaną osobą jest moja żona. Ja bardzo często patrzę w te jej zielone oczy i od razu się uspokajam. Tak jakbym odmawiał psalmy, prawie się uspokajam. Jak patrzę w oczy ukochanej osoby. I tak samo jak się patrzy w oczy dziecka. Ja patrzyłem w oczy niego, jak on był dzieckiem, albo w oczy mojej córki Niny. Ale mi się wydaje, że jeszcze jest parę rzeczy od dziecka, które pozostały w raju. Na przykład zapach. Czy Państwo, jak macie dzieci, pamiętacie, jak pachnie niemowlę? Jak ono ma taki... To jest przedziwny, jedyny w swoim rodzaju zapach. Później ten zapach, jak to dziecko rośnie, rośnie i staje się takim Stanisławem, to już ten zapach gdzieś znika. Ale na początku dziecko ma taki dziwny... To jest jedyny zapach na świecie. To jest zapach dziecka, które wyszło z ręki Boga. Po prostu z raju. Przyszło do nas. I tak jeszcze, tak pachnie. Proszę natychmiast powąchać swoje dziecko. Jak Państwo mają małe dziecko, proszę natychmiast je powąchać. No i proszę Państwa, jeszcze to gaworzenie. Jak to dziecko tak robi gu, 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 tam samo do siebie. To przecież ono w swoim języku. To jest jego język. Ono coś chce powiedzieć, coś chce mówić, coś chce. I to jest, ja uwielbiałem słuchać, jak te moje dzieci małe leżały, tak już ubrane przed snem, tak w łóżeczku i tak sobie do siebie tak gaworzyły. Proszę Państwa, bo dzieckiem się jest przez pewien czas, a później człowiek dorasta i przestaje, na jego nieszczęście przestaje być dzieckiem, staje się dorosłym. I też to, co zostało w raju, te oczy dziecka, które widzą, ponieważ oczy dziecka widzą świat takim, jakim jest. Dziecko widzi świat, który nie jest przykryty jeszcze parawanem kultury. Widzi słońce w całej swojej słoneczności, widzi kwiaty w całej kwiecistości, widzi drzewo w jego drzewności, widzi świat taki, jaki jest. I proszę Państwa, bo przez ten piękny świat Bóg mówi do człowieka. Bóg mówi do człowieka i mówi przez to piękno stworzenia. Bo jak to śpiewa jedno dziecko, jest taki świetny zespół dziecięcy, Arka Noego, i na swojej najlepszej płycie, bo jestem fanem zespołu Arka Noego, to jest zespół bardzo czadowy, i on ma taką swoją świetną płytę, która się nazywa Hip Hip Hura Alleluja. To jest moja ulubiona płyta tego zespołu. I tam jest taki pierwszy utwór. I w tym pierwszym utworze jedno dziecko mówi tak. Wszystko to stworzenia Boże. Proszę Państwa, tak. Wszystko to stworzenia Boże. Nie tylko zwierzęta, ale także drzewa i kwiaty. To są te stworzenia Boże. I proszę Państwa, dziecko widzi to wszystko jako stworzenia Boże, bo Bóg przez te stworzenia Boże mówi. Bóg mówi tak naprawdę do człowieka tylko jedno słowo. Mówi, kocham Cię. I proszę Państwa, trzeba znowu tak zacząć patrzeć jak dziecko, żeby patrząc słyszeć to słowo kocham Cię, bo Bóg mówi, kocham Cię do każdego. Do dobrego i do złego. I to jest dobra nowina, proszę Państwa, że Bóg mówi, kocham Cię do złego, czyli do mnie. I proszę Państwa, Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii, mówi takie piękne słowo, takie piękne, ale mówi tak, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. No i właśnie, jak tu stać się jak dziecko?
Ale proszę Państwa, to czasem samo przychodzi, spokojnie. Przecież czy Państwo nie słyszeli, jak niektórzy mówią, a ten na starość to już całkiem zdzieciniał. O Boże, zdzieciniał, czyli stał się jak dziecko. Rozumiecie Państwo, samo się to zrobiło. Odwagi, staniemy się jak dzieci, zdzieciniejemy na starość. Proszę Państwa, czy ja, mi się wydaje, że ja już trochę zdzieciniałem. Ale i nawet na dowód tego powiem, czy starsi ludzie, czy dzieci w ogóle najlepiej nie rozumieją się ze swoimi dziadkami, z babciami? Ja jak byłem dzieckiem, to najlepiej porozumiewałem się ze swoją babcią. Dlatego, że razem zdziecinnieliśmy. Byliśmy na jednym poziomie zdziecinnienia. Proszę Państwa, no ale tak jak już powiedziałem, przychodzi ta kultura, dziecko zostaje posłane do szkoły i mówią mu już, nie, nie, to nie jest tak, jak widzisz, to jest właśnie tak. Zaczynają mu mówić i opowiadać i ono już przestaje widzieć tego świata takim, jakim jest. Zasłaniają mu świat. Tworzą się coraz to nowe parawany, które zasłaniają nam świat. I to właśnie jest ta kultura. Niestety, w której wszyscy, no, jakoś jesteśmy zmuszeni uczestniczyć. Ale proszę Państwa, spokojnie. Na koniec zdziecinniejemy. Stanisław, zagrajmy teraz utwór. Zagrajmy utwór, kolejny utwór z mojej nowej płyty, która się nazywa Pod Wulkanem. Przypomnę, że ta płyta ukazała się miesiąc temu. I utwór nazywa się Dziwniejszy niż Ty. Chwileczkę, sprawdzę tylko, czy stroi. Może być. Uwaga. Raz, dwa, trzy i... Jak